I to był taki kolarski weekend, na który, na jaki czekaliśmy. Rzeczywiście te 2 dni w Paryż-Roubaix. No to był ogień. To był ogień, to było piekło północy. Matthew Van Der Poel, nieprawdopodobny sezon. On mówił przecież przed Mediolan Sanremo, że te nie najlepsze wyniki wcześniej świadczą o tym, że może jednak powinien zimą zrezygnować z przełajów, ale że jak wygra Mediolan Sanremo, to się okaże, że te przygotowania były jednak idealne, optymalne. No i co? No i wygrywa Mediolan Sanremo, jest drugi we Flandrii, wygrywa Paryż-Roubaix. Ma już 4 monumenty na koncie, znaczy 3, bo 2 razy Flandria. Niesamowity facet. Niesamowity facet, wnuk Raimunda Pulidora, rzeczywiście pokazuje i przecież i ojciec był także znakomitym kolarzem, a więc niesamowita ta linia kolarska w rodzinie Matthew Van Der Poela. Dziś, no, do tego wszystkiego jeszcze to, o czym mówiłem, szczęście, bo zobaczcie, ilu kolarzy odpadło, co działo się już w Lasku Arenberg, ilu tam kolarzy leżało, leżał przecież Asgren, leżał Dylan Van Baarle, leżeli inni, no naprawdę wielu kolarzy, którzy mieli, Peter Sagan przecież jak szybko wylądował na poboczu, no nie wiem, czy Sagan był w stanie cokolwiek zrobić w tym wyścigu, ale leżał bardzo szybko w swoim ostatnim Paryż-Roubaix, tak więc mnóstwo kraks, rzeczywiście to, o czym mówiłem, ta trasa nie była sucha, nie była idealna. Było jeszcze momentami błoto, było momentami mokro. Jeszcze to też, o czym wspominałem, te 6 tysięcy amatorów, które przejechało swoją drogą, bardzo dużo ludzi z Polski, kilka osób do mnie dzwoniło i Wojtek Kluk, i Maciek Grubiak, i inni, którzy ukończyli ten wyścig i wszyscy mówili, słuchaj, tego telewizja nie oddaje. To po prostu to jest rzeczywiście piekło. Tutaj przez te bruki przejechać, jeszcze w tym tłumie ludzi, bo tam się ten długi dystans najechał z krótszymi, no tam też była niezła jatka tak naprawdę. Więc gratulacje dla każdego, kto ten wyścig ukończył. No i Matthew pokazał, że no ta moc jest nieprawdopodobna. Rzeczywiście Van Aert, no pech, bo na tym Carrefour des Arbres, czyli na tym ostatnim 5-gwiazdkowym odcinku, kiedy chwilę wcześniej atakował, kiedy widać było, że noga jest, że może o to zwycięstwo powalczyć, pomimo tej kraksy na Flandrii, pomimo tego nie najlepszego samopoczucia na rekonesansie, no niestety nic nie był w stanie zrobić. W ogóle straszny pech Jumbo-Visma, bo jak mówiłem już, Van Baarle to samo Laporte, no i później ten defekt Van Aerta w końcówce. No i Van Aert pozostaje z jednym ciągle monumentem na swoim koncie. Ma tylko Mediolan Sanremo, a jak powiedziałem, Van Der Poel już 4 zwycięstwa w monumentach. To jest niesamowite. To jest facet, który podobnie jak Pogacar i podobnie jak Van Aert, myślę, jest w stanie naprawdę wygrać wszystkich 5 monumentów i myślę, że to, co też powtarzam, jesteśmy świadkami naprawdę no, niesamowitego pokolenia w tym peletonie kolarskim. Kolarzy, którzy nie przeliczają, kolarzy, którzy walczą o wszystko w każdym wyścigu i to się fantastycznie ogląda. Dziś kilku kolarzy zaskoczyło. No to, że Philipsen, to co Philipsen pojechał, no to czapki z głów, naprawdę, jak on oddał dzisiaj z nawiązką Van Der Poelowi tę pracę, którą kolega z drużyny wykonał dla niego wcześniej, chociażby na Askelde Prize. No dzisiaj Philipsen był naprawdę nieprawdopodobny. Oni mieli w tej pierwszej grupie swojego lidera i swojego sprintera. To, że oni mieli te 2 karty, oczywiście wiadomo było, oni nie grali na 2 karty, oni nie grali w 2 karty, to było zupełnie co innego, była 1 karta, był Matthew Van Der Poel, ale gdzieś tam na zapleczu był ten Philipsen, który wiadomo było, że jak ta grupka dojedzie, gdyby tak się wydarzyło, chociaż to wydawało się prawie niemożliwe, no to mają sprintera, mają najszybszego kolarza w tej grupce. Ograł na finiszu Wouta Van Aerta i to było jasne właściwie, że go ogra, bo jest po prostu kolarzem szybszym. Nawet na takim zmęczeniu, nawet po tym defekcie, kiedy musiał dochodzić, wiadomo było, że Philipsen jest szybszy. Także piękny wyścig, znów ci najwięksi byli, no bo był Kung, czapki z głów też przed Degenkolbem. Ja powiedziałem, że Van Baarle jest jedynym byłym zwycięzcą, który może tu powalczyć, a okazało się, że Degenkolb tak długo był z przodu, tak długo jechał naprawdę bardzo mocno. No niestety, ta kraksa go wykluczyła z walki. Pewnie nie o zwycięstwo, ale może o podium? Kto wie? Natomiast jeszcze Pedersen, także kolejny bardzo dobry wyścig tego zawodnika. Super. Super ściganie, naprawdę to był kolejny wyścig, który oglądało się gryząc palce do końca. Jeszcze to, co robił ten Matthew Van Der Poel, który 2 razy prawie wypadł z trasy przecież, no to też było taka jazda na granicy ryzyka, na olbrzymim zmęczeniu, gdzie ta koncentracja już nie zawsze jest idealna, gdzie on czuł, że jednak te 20 kilka sekund za nim jest cały czas ten jego odwieczny rywal, no ale dał radę. Dał radę, dojechał na solo, jeszcze finiszował przed tym Philipsenem i Van Aertem, to też było dosyć niesamowite, że przed nimi mógł podnieść ręce. Philipsen podniósł ręce też za jego plecami, a Wout Van Aert, no, był już w tym wyścigu drugi, teraz jest w tym wyścigu trzeci.
Może kiedyś to wygra, ale są inni. Był jeszcze Filippo Ganna, kolejny bardzo dobry wyścig Włocha. Mówiłem, dla mnie za rok, za dwa Ganna będzie faworytem tego wyścigu. Ktoś pod tym moim poprzednim filmem napisał, że sposób na to, żeby nie wygrać Paryż-Roubaix, to być faworytem numer jeden. Okazuje się, że Matthew Van Der Poel radzi sobie i w takich sytuacjach. I będąc faworytem potrafi ten wyścig wygrać. Także super, super naprawdę ściganie. No i w sobotę, panie, tam zupełnie niespodziewane rozwiązanie, bo właściwie wszystkie zawodniczki, o których mówiłem w zapowiedzi, przyjechały w drugiej grupie. Ta druga grupa była blisko, widzieliśmy, co tam się działo. To było te 12 sekund, ale wtedy była w ucieczce niesamowita Marta Lach. Naprawdę, no, Marta pojechała fantastyczny wyścig. Marta pokazała to, z czego jest znana. Marta jest walczakiem. U niej to wszystko jest wypracowane ciężkim treningiem. Może ona nie jest takim talentem czystej wody, ale to wszystko jest ogromna praca i charakter Marty. Ona zaraz po tym wyścigu napisała mi, wolałam pojechać tak, wolałam zaryzykować i dać z siebie wszystko, zająć szóste miejsce, niż poczekać, żeby nas ta grupa doszła i przyjechać na 30, bo to nie miałoby żadnego znaczenia. A tak pokazała się i to serducho do walki wszyscy zapamiętamy. Także były emocje w sobotę w wyścigu pań, chociaż tam, jak mówię, no nie, rozstrzygnięcia zupełnie niespodziewane, no bo nikt nie liczył na to, że Kanadyjka Alison Jackson ten wyścig zdoła wygrać, że Katia Ragusa będzie druga, że Marte Truyen będzie na trzecim miejscu. No, zupełnie takiego podium się nie spodziewaliśmy, a jednak tak to podium wyglądało u pań. U panów zaskoczenia nie było. Ta pierwsza grupa to byli ci najmocniejsi, o których mówiliśmy od początku. Kilku kolarzy zaskoczyło, tak jak myślę Lawrence Rex, który jechał bardzo dobry wyścig i ukończył ten wyścig na 9 pozycji. Było kilku innych, którzy też pokazali się z bardzo dobrej strony, no ale jednak dominowali ci, o których wiedzieliśmy wcześniej, że powinni ten wyścig zdominować. Matthew Van Der Poel, Wout Van Aert, dosyć niespodziewanie Jasper Philipsen, ale do tego jeszcze Mats Pedersen, Stefan Kung, Filippo Ganna i ten niesamowity John Degenkolb. Także piękny, świąteczny, kolarski weekend za nami. Słuchajcie, a to ten sezon się wciąż rozkręca, bo przecież już niedługo, słuchajcie, aż muszę spojrzeć na daty, ale przecież no, Amstel Gold mamy już 16, w 19 mamy Strzałę Walońską, a 23 Liège-Bastogne-Liège. A teraz jeszcze przed nami Giro di Sicilia, jeszcze przed nami Tour of the Alps, a więc mnóstwo, mnóstwo ścigania, dlatego zapraszam Was na kanał, subskrybujcie, będziemy sobie o tych wyścigach rozmawiać. Będę je zapowiadał, będę je podsumowywał i oby to ściganie było zawsze takie, jakie oglądaliśmy podczas tego weekendu, bo to były piękne, kolarskie święta w piekle północy. Także zapraszam Was na kanał i zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych wyścigów i do dyskusji, bo bardzo fajnie rozwijają się te dyskusje pod moimi filmami. Bardzo się z tego cieszę i do tych dyskusji Was oczywiście także zapraszam.